O, przepraszam, dzień dobry. Witam serdecznie. Oj, że zdźgałem prawie, akurat klikałem przycisk. Co byśmy robili? Do obozu lecę nowego, bo tam podobno jest ten. Tam jest ten w kotle, niby tak to się nazywa. O, a mnie tu ciekawi jedna rzecz, bo tu jest wejście na ten obszar orków, nie? O, ty w kogo tu strzelasz? We mnie? Ty piździszewcu, ty! Co ty robisz najlepszego? Patrzo! O, rozbroić cię trzeba. Przecież ty chory na łeb jesteś. Bełt. O, zaraz się zżygasz, tak ci walnę. Dawaj, leć mnie coś. Smażone mięso. Gówno daje. Porażka. Dobra, olewam tego patrzo, skoro on mnie nie lubi. Gdzieś miał ktoś w komentarzu pod ostatnim odcinkiem, że ja na początku serii mówię: dobra, olewam to wszystko, magię, olewam nowy obóz, olewam bagna, zostaję strażnikiem w starym obozie. O kurwa, ale ich tu jest. What you dupia. A tymczasem ja zostaję strażnikiem w starym obozie. Połowę gry spędzam na bagnach. Zostaję magiem i najemnikiem. No tak wyszło. Ja chyba w Gothica 2 to zagram na magię normalnie. Ciekawe jak to wyjdzie. O, tu w ogóle do góry można wejść chyba. Tak wygląda. Jakby można było. Orkowy. O kurde, ja was mam na szota. Dobra, co ja tu się będę z wami pieprzył. Siema dziki. O kurwa, dobra. To przesadzę. Przepraszam, żartowałem. Orkowy pies. I cyk na policję się z powrotem na komisariat. Pozdrawiam wszystkich policjantów HWDP Straży Miejskiej. No już nie ma nic, dobra. Coś tu jest, ty, jakiś domek jest z Minecrafta zbudowany. Drzwi. Otwórz. Halo, Bezi. O, dziękuję. Co tu mamy ciekawego? Gówno psie, ale nie orkowego psia. Psa, nagrywa się to? Nagrywa. Uj, szoki. Ale skrzynka zajebista, Jezu. Skrzynia skarbów po prostu. Co to ma być? Jaki syf. No i czekaj, tu jest wejście do góry. No, jak cacy stuk stuk. Lecimy, zobaczymy co tam jest w takim wypadku. Jakieś ruiny na górze widzę. A jak nam nic nie będzie, najwyżej se wczytam i pójdę naokoło. Ale mam mało HP, kurde. A nie chce mi się teraz iść gdzieś leczyć. Tu nie wejdę, nie? A, tu jest za wysoko. Tu może muszę przeskoczyć? Łow, pizdę. No, pewnie tak, ale inaczej. Dobra, no to jest do zrobienia. Tylko muszę z prawej wyskoczyć, nie z lewej. To ja wtedy sobie skoczę lżej. I bez problemu doskoczę na drugą stronę. No bo tam nie ma rzeczywiście inaczej chyba przejścia. Tylko tędy muszę iść, od tej prawej strony. Dziwne, dziwne. No i dobra, i skaczemy z prawej. Elegancio. No i gdzie ja jestem? A jest tam przejście, ty. Tu jest przejście. To tu z lewej już mogę wyskoczyć. Ło, ale jestem... Ale prost ze mnie. Mi się wydaje, jakbym wracał na te fortece tam, bo takie są... Nie? A nie, jest jaskinia, ty! Jest jaskinia normalnie jakaś. Ciekawe. Fest ciekawa ta jaskinia, no ho ho! Ohoho, ale się cieszę, że tu zwiedzam i eksploruję w Gothicu, jest tyle rzeczy do zwiedzania, niesamowite. Tak, to jest chyba ta forteca z tym typem od Ulumulu. No nie? Nawet bez imi. No tak, no tak, mi przytaknął. Ta, ja tu zleciałem, ja tutaj się biłem z ogarami. Ale syf, naprawdę? Tyle wchodzenia na nic? Jaki syf? No dobra, no to wczytuję Z1 i wracam się w takim wypadku na górę. Znaczy na dół. Ciach! Uga buga, uga buga, uga buga, uga buga. Dziękuję. Ciach. Uga buga, uga buga. No i lecimy sobie dalej, zobaczę co tutaj jest. Nawet nie mam pojęcia gdzie ja jestem, szczerze mówiąc.
Ale to jest to główne takie. O, on nawet narysował! Rzeczywiście, on teraz pokazany, gdzie wszystko jest. On tutaj mi narysował przejście, górski mech. O, jest ork. Siema, orku. O, przepraszam. Ale jadłem przed chwilą. Co jadłem? Jajka jadłem. Co ja mogłem jeść na śniadanie? I kanapki. Popiłem kolą zrobioną z tego soda streama. Jakoś po tej coli z soda streama mi się bardziej chce bekać, jak po takiej coli zwykłej. Czy ja dobrze widzę? Czy tam jest 40 orków, kurwa? Nie no, te psy to jeszcze, ale... Nie, no tutaj kogoś powaliło! Panato, ale tutaj dżuki. I teraz orki nie wiedzą, że ja tu jestem, a orkowe psy wiedzą, bo ja se wczytałem na eleganckości. No bigo. No i super. I orkowe psy leżą. Leżeć, psy. Na komendę wracać. No jest dużo tych orków. HP za dużo nie mam. No tu zgaduję, że już z Ulumulu powinienem iść, nie? Bo oni chyba mnie tak by wtedy lubili. Ale szczerze, bez Ulumulu to ja tutaj mam ten. Więcej expa do zgarnięcia. Cześć, Jezu, ja mam ile potek. Trzeba je wypić w końcu, 57 potek. Szybko zajdą chyba, nie? To są te na najlepsze? Nie, wyciąg uzdrawiający, eliksir uzdrawiający. No tak się wydaje mniejsza ta potka, ta najlepsza. Dobra, a orki pojedynczo. O kurwa, szarżuję już we dwóch. No dobra, z wama sadamy jeszcze radę. Uciuciu. Czemu ty coś na strzała? A czemu? Za tego było 120 expa, za tego 250. Ten w ogóle z rękami się rzuca. Ten też, bez broni. O co chodzi? Czemu wy broni nie macie żadnej? A, dobra. No tą broń wyjmuję dopiero teraz. Dobra, idę tutaj. Zaraz się tu wrócę, najwyżej pójdę po to ulu. Ale póki mogę, to idę zgarniać expa. Kurde, jakieś konsacze, słabe potwory, essa z nimi. Tylko dobra, tak sobie myślę teraz, po chuj mi exp jest. Jak ja już mam max siły i się nic nie nauczę. O, w dupę, dobra, przesadziłem trochę. Uciuciu! Uciuciu! Przepraszam was! Ale kaszlą, ale palacze jebane. Siema. 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 Ale rozwalony. Ale jestem koksem. Dobra, idę zobaczyć te wieże tylko tu i idę się już pół mulu wracam, bo mówię, po chuj mi ten exp. Ciał to nawet nie biorę, w dupie to mam, pieniędzy mam za dużo w tej grze i tak. No ale wskocz. Coś mnie trafi. A tu co jest? No nie, no to tu z Ulumulu już muszę iść. To tu chcę zobaczyć, no. Czemu tu wejść nie mogę, no? Czemu tu wskoczyć nie mogę? Gdzie tu jest wejście? Jak ja w ogóle tutaj przejdę? Gdzie będę miał najbliższe przejście? Chyba będę musiał zawalać na piechotę z tego obozu starego, tak mi się wydaje. Ktoś mi w ogóle napisał, że jak mnie NPC-ci wkurzają, to Gorn w nowej kopalni mi rozjebie beret. Podobno jest tragiczny i w ogóle wszystko się buguje non stop tam. O, uciucio, widzę po prawo. No tu nikogo nie ma chyba. O, jakaś wieża. Zobaczymy, co to jest. Wieża obserwacyjna. No i siema, drabina, największy przeciwnik Gimpera. Wbijamy, patrz jak się na eleganckości wbija. No tam żadne patche nie pomogły, to czysty skill, jak ja tutaj wchodziłem po drabinie, na co wy. No i cyk, se wchodzimy. Aha. Nic tu nie ma, tu widzę psy orkowe. Rozejrzę się. Bo dziwo mi się nawet renderują. Tu są psy orkowe, tu już jest stary obóz i tu jest wejście. To jest chyba wejście z obozu nowego, jeżeli się nie mylę. A tam jest pewnie ta orków domek jakiś. Tam kolejna wieża. Dobra, idę te orkowe psy zajebać, bo one są easy. One mają tylko tyle HP, że na strzała padają. Expo też jakieś dużo, nie wiem, 150 expo one chyba dają, więc trochę słabo z tym.
akurat. Oj, chyba mnie zabiją. Coś tak czuję, że... A jednak nie zabiły. Essa z nimi. A, i tu jest wejście z obozu, ty. Oni tu tutaj na starcie będą strażnicy, co jeszcze mnie nienawidzą. To jeszcze gorzej będzie z tym wejściem obok nich. O, jakaś jaskinia. Co tu się dzieje? O, ty, może jakiś człowiek się tu rozbił. Tak to wygląda, nie? Jakby ktoś taki zwykły się tutaj miał rozbić. Mogę się nawet tu przespać na eleganckości, skrzynia. Wyszczerbiony topór. No to dużo tutaj takim toporkiem byś nie zrobił, byku. I druga skrzynka. O, bogacze tu sami mieszkają, widzę chyba. Rodzina Kulczyka ze Stanów, z Argentyny, tu się przeniosła. Dobra, śpię. No nie. Dobra, ZW znów się zbugowało, gówno. No jestem, siema. Jakikolwiek save czytam, F9. Dobra, no jestem tutaj. Teleportujemy się już, ile może. Coś po lewo słyszę. O! No! Psa słyszałem. Dobrze. Nowy obóz. 6 do magów wody jest. Teleport. Cyk. Manę mam teraz na eleganckości. Nawet nie muszę regenerować jej. Tyle mam many w tym momencie. O! Kto to? Cieszę się, że już jesteś. Riordian, czekałeś jak czekałeś? To? Gorn prosił mnie, żebym cię do niego przysłał, gdy tylko się zjawisz. O co chodzi? Ma plan, jak odzyskać zajętą kopalnię. Czy wciąż pilnuje wejścia do kopalni? Tak. Proszę, zajrzyj do niego możliwie jak najszybciej. Nie wiem nawet, gdzie to jest kopalnia, nie? Jestem ranny, weź mnie ulecz. Z tymi słowy przywołuję uzdrawiającą się. Ale głośne, o Jezus, moje uszy, nigdy więcej, nie lecz mnie. Kolba? Co ty, kurwa, ludziom kolby opierdalasz? Riordian, co ty robisz? Weź się zastanów. Esencja uzdrawiająca, co się najbardziej opłaca? To kosztuje dokładnie 2 razy tyle. O, to najmniej jest wyciąg uzdrawiający opłacalny. Nie, nadal jest opłacalny, tak samo. Dobra, eliksir uzdrawiający, kupmy sobie ich trochę. Za 1000 może? Ja te broń się pozbędę. Miecz nadzorcy? Kurde, ale to jest... Nie no, młotek to by mi się przydał akurat. Łomotacz. Dawaj te bronie, posprzedaję ci, byku. O, te już są chuja warte. To je mogę oddać, jak leci. Łuki, tam kusze, one coś tam mogły być warte akurat. Bełty. To kurwa, Ctrl-Alt-Shift i po 100. Jezu, kto to wymyślił? Ctrl-Alt-Shift, to ktoś mi napisał w komentarzu, żebym ogarnął se w końcu. No nigdy w życiu bym tego nie ogarnął. No i siema. Jak mało tego kupiłem. Ale chociaż w końcu te brońki posprzedawałem. O, siema, ty też. Z Xardasem? Tak. Nie rozumiem. To nie jest tak jak... Jak to? Xardas musi nam pomóc w zdetonowaniu kopca rudy. Kopiec jest... jest już bardzo duży. Znajdź Xardasa. No przecież znalazłem! Czyli krąg magii, szatarcy, maga, dobra, olewam to. Gdzie idziemy? Po Ulumulu, do tego orka śmierdzącego. Ten Nefarius jest dobry, cały czas się podpala. Sadysta. Sadysta? Nie, ten. Jak on się nazywa? O, to nie działa tak niestety. Gdzie ten jest? Tu jest kopalnia jakaś? Nie chciałbym być teraz w jego skórze. Nie wiem, gdzie jest kopalnia w tym obozie? Tam? Nie mam pojęcia. Do góry podobno mam iść cały czas. Pisaliście. Zgaduję, że tu chyba tak to. Nie wiem. Tu Gorn chyba był kiedyś, nie? A bez kitu! Tu jest przejście dalej. Dobra, idziemy do kopalni. Pogadać z orkiem. No i o to chodzi z tym Gornem, że tutaj mnie będzie tak denerwował strasznie? Że on się tutaj jakoś buguje? Mam nadzieję, że nie. A jest! Bez... Jak to kompletnie olałem? No ja też wiedziałem, że będą kłopoty. Siema, Gorn!
Przybywasz w samą porę. Przygotowujemy się do kontruderzenia. Na początek spróbujemy odbić wolną kopalnię. A tu już są ludzie? Zamierzacie ją zdobyć we czterech? Uderzenie od frontu nie ma szans powodzenia. Ludzie Gomeza zaatakują kopali. Spróbujemy zaatakować po cichu, zabijając jednego strażnika po drugim. Lee kazał mi przekazać ci wiadomość. Jako mag z kręgu wody i doświadczony wojownik, zostałeś wybrany do udziału w tej misji. Pójdę z tobą. Razem może się nam uda. Na początek? Co zamierzacie robić na później? Początek, jak tylko odbijemy kopalnię, spróbujemy odnaleźć ścieżkę, którą przeszli ludzie Gomeza. Napiję się więcej coli. Kiedy przy niej straż, będziemy bezpieczni. Rozumiem. Dlaczego właśnie ja? Wielokrotnie udowodniłeś, że jesteś silnym i przebiegłym wojownikiem. Poza tym znasz stary obóz i jego strażników lepiej niż ktokolwiek z nas. Trudno o kogoś lepszego niż ty. No dobrze, chodźmy. Nauczymy tych nieproszonych gości dobrych manier. Wiedziałem, że można na ciebie liczyć. Weź ten klucz. Otwiera stróżówkę przy wejściu do kopalni. No dobra, no to czyli z wami idę w ogóle i ja mam jeszcze zgarnąć tego orka jebanego. O, prawie zapomniałem. Wilk chce z tobą koniecznie porozmawiać. Lepiej do niego zajrzę. W porządku. Tak, co, kto to kurwa jest wilk? Okej. Okay. No nie mów mi, że on jest tam w obozie i tam muszę się wracać do niego, ale gówno zasrane. No tak kojarzę, że wilk to gdzieś tam, nie? A weź go znajdź teraz, nie mam zielonego pojęcia, gdzie on jest. Tam ci gadają cały czas, dobra, zrobiłem sobie save'a. Więc najwyżej się tam wrócę i wybiorę tą opcję dialogową, że on se może poczekać. Jak nic ciekawego nie ma do powiedzenia. Tu będzie wilk? Najemnik. Tu będzie wilk? Najemnik. No do... Wilk, kosa. No to podobnie, blisko już. O, jest wilk. Siema, wilk. Tylko on powiedział, że chcesz ze mną pilnie porozmawiać. On powiedział, że... Dobrze, że zdążyłeś zajrzeć do mnie przed wymarszem. Przed jakim wymarszem? Przed waszym wymarszem do niezupełnie wolnej kopalni. O co chodzi? O co chodzi? Mam pomysł na zupełnie nowy rodzaj pancerza. Czyżby? A cóż to za pomysł? Pancerze pełzaczy są niezwykle twarde. Oczywiście nie mam tu na myśli tych wychudzonych osobników, które nawiedzały zawaloną kopalnię Gomeza. Aha, to jeszcze coś innego. One nie wystarczą. W naszej kopalni żyją prawdziwe pełzacze. Większe, silniejsze i jeszcze bardziej wredne. Pancerz tych bestii jest nie... Gdybyś mógł mi przynieść kilka płytek z ich pancerzy... O, zajebiście. W jaki sposób mogę to oddzielić? Mam oddzielić. To proste. Płytki na grzbiet. Wystarczy wziąć ostry nóż i... W porządku. Okej. Okay. Mówisz, że to wszystko nie znając się go w zamian? No, niezupełnie. Jeśli uda mi się sklecić z tych płytek porządną zbroję... No dobra, będę musiał ten zapłacić. Luz! Ej, zajebiście, ja chcę mieć jeszcze lepszą zbroję. I póki mam jeszcze dwie minuty, zasuwamy! Dobrze, że tu się wróciłem, bo nie miałem tego spela, tego skilla na... To jest bardzo proste, wystarczy kurwa uciąć nożem, no przecież on musiał mi to powiedzieć, bo jestem debilem i bym się nie dowiedział tego nigdy, no. Mnie to denerwuje. Po co to jest? Dobra, idziemy do Gorna, co mnie ma denerwować. Witam, Gornie. Idziemy. Ruszamy do kopalni. Musza pora przepędzić, idź przodem. Pójdę za... Oho, czyli pewnie się będzie blokował, ta? O to chodzi. Idzie na eleganckości. Dobrze. Zrobię aż save'a w razie czego. Z2. Lecimy. Kurde, że mnie tu nigdy nie było. No bez skitu, kompletnie ominąłem to kopalnię. Nawet nie pomyślałem, żeby tam wbić. Idzie? Aha, kurwa, nie idzie. Zaczyna się. No nie! Nie mów mi. Bo ty pewnie musisz iść ze mną, nie? Gorn! Gdzieś ty zniknął? Co się kurwa jakiś SCP bawi? W Slendera się zamienił.
Karteczki z Gordem będę zaraz zgarniał. Może on powinien zniknąć, się tam pojawi, jak tam przejdę, nie wiem. Zakładam, że tak musi być. Tam na górze chyba nic nie ma, więc nawet nie będę tam wchodził. Idę i zgaduję, że w tej kopalni to mnie przeniesie tak samo jak w starej kopalni, więc jak mnie przeniesie, to i tak bez różnicy, bo oni się i tak tam pojawią, nie? Siema Drops, a cię dawno nie widziałem. Jezu. Nikogo tu nie ma. Waliło tak. Boże, tu nic nie ma! Kretoszczur przed wilkiem ucieka. Co to jest w ogóle? To jest kopalnia? Brzytwa. Coś z was ciekawego? To wy po te 3T. Nic ciekawego. Dobra, czas to zabić. Ciach, ciach. Ale elegancko idzie. Jezu, jaki dobry jest ten miecz dwuręczny. Ale żałuję, że kurde nie wiedziałem o tym, że amulety też dodają do maksimum siły, nie? Bym miał więcej siły. Jakbym bił jeszcze więcej, jakbym wiedział, że amulety dodają do maksimum siły. O! Martwi ludzie! To Gorn jest? Zgaduję, że on ze mną miał gadać, nie? Nie pierdol, że tu coś się popsuje teraz. Escape. F9. Z2. Typa, co się dzieje? Wczytałem sobie normalnie save'a, nie? O co chodzi? O co chodzi? Co jest gra? Klawiatura mi nie działa. Dobra, kurwa, wyłączam menadżerem, bo nie wyrobię. O, teraz wczytałem ten sam save, już poszło dobrze. Wczytałem je chyba Z2 i tu był jeszcze Gorn i idzie za mną. Dobra, to ja tutaj pójdę tak, żebym cały czas szedł za mną rzeczywiście, nie będę przyspieszał nawet. Zobaczę, jak tam mnie śledzi na eleganckości. Chodź, 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 chodź. Idziesz? Gornik? Idziesz, dobrze. Chodź, 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 byku. Gdzie on zniknął wtedy w ogóle? O co chodzi? Nie mam zielonego pojęcia. Zrobię save'a, bo dobrze idzie. Z1. Z2 muszę pamiętać, że jest to wyjście z Gornem. Dobra, idzie cały czas. Nie słychać go, ale idzie. Mogę iść z bronią cały czas z nim. On chyba nie obrazi. Nie? On w ogóle ma jeszcze inny topór. Mnie ciekawi, jaki on ma topór. Zgaduję, że ma jeszcze mocniejszy od tego topora Lee. A tu coś jest? Nie, tu nic nie ma. Czyli dobrze szedłem. No ta, tam jacyś ludzie byli. O to chyba chodziło. O! O! Uwaga! Brzytwy! Polują w stadach jak zębacze, tylko gryzą znacznie mocniej. Powinniśmy się najpierw z nimi rozprawić. Znasz mnie. Lubię wiedzieć, co mam za plecami. No dobra, żeś mnie kosztował teraz ekspa z kretoszczura w frajerze. Czemu brzytwy gryzą mocniej jak zębacze, a dają mniej ekspa? Idziesz? O kurwa, już się buguje. O, dobra, poszedł, żyje. O, łamaga. Ja tu cały czas robię quick save, bo tutaj coś z nim jest nie tak chyba. Dobra, elegancko poszło. Znowu będziesz gadał ze mną? Chyba nie. Kretoszczur na eleganckości. Chowam mieczyk. I lecimy! Super, jest. Idziesz, Gornik? Idziesz, ekstra. Oj, tu chciał ktoś ze mną zagadać. Bo jest typo. O, jest. Dobrze pomyślałem, że to Gorn właśnie. Zaczekaj.
Widzisz te wszystkie ciała? Idź do wejścia do kopalni. Ja zaczekam tutaj i przypilnuję, żeby ktoś lub coś nie zaszło nas od tyłu. Kiedy już zejdziesz na dół, pójdę za tobą. Dobra, to zrobię save'a Z2, bo tu jak na razie wszystko bardzo dobrze działa. Najemnik. Nawet ten, cegłę zgarnąłem z niego. Dawno nie jadłem cegły. No tu nawet domki są do okradnięcia. Kurde, to ja tu wcześniej mogłem przyjść, fest. Ale tu bym miał do okradania jeszcze na eleganckości. Ile potek w nich jest? 6 potek oni mają, ej super. Każdego trzeba obłowić. Ciach, 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 ciach. I kolejny. Ciach, 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 ciach. O, aż bez jego powaliło. O, w kopaczach to raczej gówno będzie. O, kret to jak nie za dużo nie ma. Krety olewam. Ale najemnik. Ciach, 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 ciach. 7 potek. Tu kolejny najemnik. Ciach, 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 ciach. 10 potek! Czyż ja się przewidziałem? Po co to kupować w ogóle? Szabrownikiem zostanę. Zawsze chciałem być, jak byłem mały. Chciałem pójść w ślady taty. Jego zdrowie za rok wychodzi. Sweetny jakiś. Sweetny tu jest. Nie poznałem tego typa nawet. Kurde, czemu ja tu nie przyszedłem? Witam serdecznie. Panowie ze starego obozu. Torus? Nie, to nie jest Torus. Ty, szakal, ja ci płaciłem. Toż to nasz arcyzdrajca. Gdybyś nie zadawał się z tymi fajtłapami, mógłbyś nadal być jednym z nas. Teraz nie uratują cię nawet pieniądze, które zapłaciłeś za ochronę. Posunęliście się za daleko. Atak na kopalnię był poważnym błędem. Ale wygląda na to, że się udało. A tobie już nic do tego. Dalej, chłopcy, O kurwa, ty, ale no nie za szybko się na mnie rzuciliście? Dobra, wyjmę sobie już mieczyk. Schowaj broń. Ale napierdalają, ty! Nigdy więcej te... Coś tu jest, nie tak. Nie, no to jest jak w ogóle? Masakra jest! Dobra, quick save i wczytuję. I on nie wie, co się dzieje. I jeszcze szakal. Łamacz kości. Ręka strażnika. Ręka strażnika. I wam zabieram, co leci. I z szakala pewnie jakieś, nie wiem. O, nie ma nic. Ciężka kusza jedynie. Nie pożyjesz dość długo, żeby zdążyć tego pożywać. Dobra, nie pierdol tam. Patrzcie państwo, gdybyś nie zadał teraz nie uratował. Posunęliście się, ale a, dalej. No i... no i to samo. Ciach. No i co teraz? Jak ja mam to otworzyć? Przepraszam bardzo. Zgaduję, że teraz wrócą do zmysłów, jakim już nakopałem, tak? O, strasznie mocni są! W życiu bym nie pomyślał, mówię, o, teraz na luzaku będę do nich wbijał się. Ja mocno biję, ale oni równie mocno. Nie pożyjesz dość długo, żeby zdążyć tego pożałować. Jeszcze pożałujesz. Serio? Mnie biją dalej? Nie mogę z nimi pogadać? Serio? On mi najebał? Niemożliwe. Ej, o co chodzi? Nie mów, że se zepsułem. A tu jest jakieś wejście. A nie, myślałem, że z dziura. Nie wiem, odejdę stąd, jakim nakopałem. O, idzie Gorn! Idzie Gorn! Co za... za debil! Biją Gorna! Biją Gorna, widzowie! Co ten Gorn robi? On lata! No nie, zbugował. No wszyscy się zbugowali, kurwa. Nie wytrzymie.
Nie mogę z nim gadać, się zbugował. Nie mów mi, że... Ole... Dobra, mieliście rację, wkurwię się tu i to tak fest. Idę ich jeszcze raz zaciupać tak to. Muszę zapisać, zrobić tu Z2. I potem muszę ogarnąć, żeby Gorn dobrze zleciał. Otwórz te chole... Halo, a gdzie drugi atak? Kurwa, jak mi zaraz ten gra... Pokurwi mnie, no! Won! Dostaniesz te obrażenia, dziękuję. Ręka strażnika, łamacz kości. Ręka strażnika. Ja was opierdolę tu jeszcze. Idę coś zjeść. No nie wiem, czy ja ich mogę zabić, czy nie, no i... Nie pożyjesz dość długo, żeby zdążyć tego pożałować. No i gdzie jest Gorn? Nie pożyjesz dość długo, żeby zdążyć tego pożałować. Idę do Gorna. On nie idzie jeszcze, on stoi tu, debil. Oni może muszą ze mną pogadać. A, tak zgaduję. Dobra, idę pogadać z nimi. Dobra. Gówno macie tam do powiedzenia mi. Gorn! Powiedz mi, że idziesz normalnie. Gdzie on jest? Nie pożyjesz dość długo, żeby zdążyć tego pożałować. On zniknął, a nie, stoi tam. Ale on w ogóle, czemu on teraz nie idzie? On wcześniej szedł. Ty, skąd ty masz kuszę? Trzeba ci to zabrać. No nie wiem, no. Co ja tu mam robić? Mam ich zabić, serio? I Z3 zrobię. O Jezu, tu w jakimś starym obozie ostatni raz to robiłem. Dobra, wypierdalaj. Gorn! Idziesz? Bo już szału dostanę zaraz z tobą. Idzie! Idzie! Quick save! Nie spierdol się tylko! Za głupej. Usłyszałem za głosy walki i przybiegłem najszybciej jak mogłem. Widać było! Jeszcze pożałujesz. Wyrównane. Nie pożyjesz dość długo, żeby zdążyć tego pożałować. No i co teraz? No nie, no zabijam ich chyba. Co teraz musimy zrobić? Tak. O kurwa, on ich zabija! Nie pierdoli się w tańcu! Ja też! Dobra. Kiedyś musi być ten pierwszy raz. I też, morda. Leżeć, psie! Świetna robota, chłopcze! Jeszcze! Dobrze! Gorn! Witaj! Zginął członek starego obozu. I twoje imię padło w związku z tą sprawą. Do boju! Nie, ja... upierdolę mnie coś zaraz. Jak tu przejść? Co ja mam zrobić tu? On tu spadał? Nie, tu jeszcze jestem przed nimi. Z3 to był. Chodźcie, chodźcie tu. Gorn pierdolony, no. Ja was zabijam od razu. Już mnie ręce bolą, że... O,
Rozsadzę coś zaraz, no! Kto to oprogramował? Gorn, wejdź tu, bo oszaleję. Jest! Jest! Żyje! O! No i co teraz? Usłyszałem od głosu. Dobra, od... No, no i co teraz? Jak tu wejść? Halo? Witaj, pobiłeś mojego kumpla. Co to ma znaczyć? Do boju. Wytłumacz mi ktoś tą grę, bo... Witaj, zginął... Do boju. Jak tu mam wejść? Witaj, zginął człon... Do... A może tu jest kopalnia? No nie. To jest cała kopalnia? Gdzie tu wejście przez te kraty? No mnie zaraz popierdoli. Przepraszam, że dzisiaj jestem taki wulgarny, ale... Jakie łapy precz? O, jest kołowrót. Idziemy! Jesteś niepoważny! Wow! Wow! Czy on spadł znowu? Ja już nie wiem. Ja wczytuję to. Wiem, jak już tu wejść. Widzę się z wami już w tym... w tej kopalni potem, bo przecież oszaleję z tym gornem. Łapy precz, kolego. Morda psie. Tyle mam ci do powiedzenia. Dobra, o, się dzisiaj denerwowałem. ZW, robię save'a. Do widzenia, siema, elo.